Na piłkarskie emocje zaprasza Coca-Cola, sponsor programu. Ja sobie, a oczywiście wszyscy sobie, analizujemy e, plusy, minusy tego występu i sz, sz, szukamy przyczyn. I, ta, e, i pewną odpowiedź e, przyniósł mi dwa dni temu Zbigniew Boniek e, w rozmowie z Sebastianem Milow w TVP. On powiedział takie zdanie, które trochę przeszło bez echa, a moim zdaniem jest niesamowicie, niesamowicie ważne. On powiedział tak do niedawna: Wszystkim w tej kadrze. Podobało się, że grają obok lewego. Dzisiaj niektórym, mówię to ze smutkiem, przeszkadza. Dla mnie to jest zapowiedź jakiegoś konfliktu wewnątrz drużyny, a Zbigniew Boniek jest przy tej drużynie i Zbigniew Boniek mógł, ale nie gryzł się w język. Jeszcze dodał tam jedną rzecz, bo to jest ważne w tym cytacie później, że musimy o Musim... tym porozmawiać we własnym Właśnie. gronie. Czyli to było takie dosyć mocne przyznanie tego, że jednak konflikt z drużynie jest. I on nazwał go wprost. No, prezes PZPN, który jest na miejscu, mówi wprost o tym, że zawodnicy mają jakiś problem z Robertem Lewandowskim. Nie, że... nie mogę tego zrozumieć, Tylko... jak można mieć problem z piłkarzem, ja, ja też... dzięki któremu są na Mundialu. Ja też wiesz co, jestem daleki od tego, że jeżeli nawet ten konflikt jest słowny czy niesłowny, czy ktoś się, kto, piłkarze się różnie wypowiadają. Nie każdy potrafi jakby trzymać tą samą linię i tą samą myśl, w którym kierunku idziemy. Jeden powie to, drugi chlapnie tamto, dochodzi do może takiego konfliktu słownego, ale w, w tym momencie, jeżeli jestem prezesem PZPN-u, nie chcę oczywiście wchodzić w buty prezesa Bojka. Yy, dążę do tego, aby ich zwołać, zawołać do jednej sali, panowie, idziemy w tym kierunku i nie obrażamy się, jesteśmy jedną drużyną. Nie mówcie. Raczej bym ich starał się pogodzić, a nie yy, szukać, kto jest winowajcą i, i pokazywać wszystkim, że jest konflikt, a ewentualnie podczas tego konfliktu kogoś usunąć albo kogoś zabrać, bo to. Wiesz, jak to jest? Zabrali nam Tomka Iwana na Mistrzostwami świata, ale ja jestem jego przyjacielem. Jak mam być szczęśliwy, że mi kumpla zabrali, który mógł jechać na mistrzostwa świata i jeszcze kilku jego kolegów, przyjaciół. Każda drużyna są jakieś grupki. I, i jeden zawodnik może, może coś niefrasowliwie coś powiedzieć, to wtedy wiesz, no całą grupę byś musiał pół drużyny, yy, jakby teraz wziąć i po prostu, nie wiem, zawiesić albo, albo nie powoływać. Oczywiście pewna część zawodników, mając swoje lata, naturalnie odejdzie, ale, ale nie szukałbym tutaj żadnego drugiego dna, konfliktów. To jest. To jest normalne, że zawodnicy też się kłócą, przegrywają mecze, też mają do siebie pretensje. Ja z żoną się kłócę, to być może też, nie wiem, ale i z dziećmi y, rozmawiam. Wszyscy gdzieś tam mamy różne zdania, ale staramy się mimo wszystko dojść do porozumienia. W tej drużynie też są kłótnie, ale też ci chłopaki starają się dojść do porozumienia, oby jak najszybciej doszli do jednego zdania i jak najszybciej reprezentowali nas, jak najszybciej w kolejnych meczach, bo już we wrześniu będziemy grali kolejne mecze. Za piłkarskie emocje dziękuję Coca-Cola, sponsor programu.